18 marca policjanci z posterunku policji w Kamionce wraz z kryminalnymi policjantami z lubartowskiej komendy udali się do jednej z miejscowości w gminie Abramów, gdyż uzyskali informację taką, że mężczyzna poszukiwany 4 listami gończymi, który wcześniej najprawdopodobniej właśnie ukrywał się za granicami naszego kraju, przyjechał z powrotem do Polski i znajduje się właśnie w swoim mieszkaniu. Policjanci udali się na miejsce. 40-latek, ten właśnie poszukiwany, znajdował się w mieszkaniu. Początkowo zabarykadował się w tym mieszkaniu i nie chciał z niego wyjść, jednak po rozmowie z policjantami został nakłoniony do wyjścia. Mężczyzna ten został przewieziony do aresztu śledczego. Tak jak powiedziałam, poszukiwany był między innymi za przestępstwo podpalenia, a także kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.